Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Dzisiaj kontynuujemy wątek szybkości akcji wędek. W pierwszym filmiku omówiliśmy wszystkie tak pokrótce, w poprzednim filmie były wędki o akcji X-Fast, a dzisiaj przejdziemy do fastów. Jest z nami Adaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pierwszy przyginacz czwartej niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Też. Nasz pomocnik, Sebastian. Adasiu, może tak pokrótce, czym się różnią fasty od X-Fastów? Takie podstawowe kilka słów na ten temat. Ja patrzę, co ty tu wziąłeś. X-Fasty i fasty to już podobnymi są też kijkami, jednakże fasty są troszkę wolniejsze i też ogólnie służą do jigowania. Akurat ja też łowię nimi w ogóle. Paweł, zauważył, że jak ja mówię, to ty też mówisz coś cały czas? No, tak ruszasz ustami. No prawda, tak. Jak się nazywa w teatrze ta osoba, która wie? Ja spijam po prostu Adasia wiedzy z jego ust prosto o tutaj. O Boże, do mojej duszy, do mojego serduszka ona wchodzi. Statysta. Nie mogę z wami pracować. Ale w takiej roli Sebastian najlepiej wychodzi. Tak? Nic nie mówiącego? Halabardnik. Tak. Dobrze, tak. Fasty. Troszeczkę wolniejsze od X-Fastów. Też tak. Nadają się do jigowania. Dokładnie. Troszkę bardziej już będą pasowały pod woblerki. Adaś, bo wędkarze też pytali, dlaczego te X-Fasty, po co X-Fasty, dlaczego na przykład nimi się nie łowi, czy rzadziej się łowi woblerami. No po bo prostu jest ryby się stosunkowo więcej spadów, bo to jest więcej spadów, więcej wobler nie jest tak zażarty, tak? Prosto. Tak, rybka ma mniej czasu, żeby to przynętę poprawnie zasać i się wciąć. A przy faście już mamy większą szansę, żeby tą rybę wciąć. Ona ma te pół sekundy więcej czasu. Ułamek sekundy, często dokładnie. Zawodnicy, którzy łowią zawodniczo, szybkościowo sandaczyki na zawodach, czasami lubią właśnie, jak jest wędka troszkę wolniejsza, żeby jeszcze pół sekundy temu sandaczowi dać. Słuchaj, pamiętasz kiedyś jeden z największych autorytetów polskiego wędkarstwa powiedział, że... Kowalczyk? Nie. Okej. Okay. Mniejszy od Kowalczyka. Tak, słucham. Dosłownie i w przenośni. Powiedział, że jak czuć pstryknięcie na blanku, to już jest za późno. Tak. A to coś gdzieś słyszałem. Ja nie będę mówił, który to autorytet, żeby tutaj zaraz pozwy nie poszły do sądu Anny Marii Wesołowskiej. Ale to kiedy ciąć, Adaś? Co, przed pstryknięciem? W ciemno? Wcześniej. Po prostu wcześniej. 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 Ale przy faście mamy ten ułamek sekundy, troszkę więcej czasu rybka ma, żeby przynętę zagryźć. Dokładnie. Trzeba też podkreślić to, że często wędki są źle opisane, zwłaszcza te bardziej budżetowe. Znaczy, może niekoniecznie źle są opisane, tylko akurat dana firma ma X-Fasta, który ma taką pracę, a druga firma ma Fasta, który jest szybszy od tamtego X-Fasta. Dokładnie. I tego nie wytłumaczysz. Dlatego zawsze my jesteśmy na posterunku, jest Adaś, najlepszy fachowiec na rejonie, żeby wędkarzowi na sklepie pokazać i wytłumaczyć, zaprezentować. Co z czym się je, co jak wygląda. Dokładnie. Słuchaj, czyli co, w faście będziemy mieli, jeśli chodzi o ugięcie wędki. Sebastianie, teraz byśmy Cię prosili, poproszę, żebyś się zaangażował. Statystę poproszę. I spodnie pękuj. Proszę bardzo, akurat to jest... Proszę bardzo, dużo miększy szczyt, ale... Widzisz, jaki sandacz? Jaki sandacz, kaban. Kaban. Ale też twardy ten dolnik. Dokładnie. Duży zapas mocy, ale dużo większy szczyt. I tu możemy na przykład zaprezentować taką wędkę. To jest Dragon seria Prog White. Akurat w tym momencie wzięliśmy sobie wędeczkę, a one są na dolniku opisane. No. I ona jest opisana jako X-Fast. W naszej ocenie jest raczej wędką o akcji Fast. No, dokładnie. Dobrze. Ten jest do 25. Ale takiego ogólnie kijek bardzo chwalony. Wydawał mi się podobny. Tam? Ja takiego mam właśnie, wydawało mi się podobne. Tego samego masz? Tego samego. No. Bardzo wielu wędkarzy nimi łowi, bo to już jest naprawdę przyzwoity kijek, na fajnych komponentach zrobiony i wędkarze sobie go chwalą. Dobrze, pokażmy kolejnego X-Fasta. Fasta, przepraszam. Fakt. Czy jest swoją powinność w sandaczu? O właśnie. O. Dużo większy szczyt niż w X-Faście i ten cały zapas mocy tutaj w sztywnym dolniku, jakby się Adasiu pokazał. To jest jeszcze
można powiedzieć, że mało znana seria wędek przez wędkarzy i troszkę niedoceniana, to są City Linery od Robinsona. I tutaj mamy kijek 2,55 od 9 do 30 gramów. Taki klasyczny, można powiedzieć. Co, kaliber. Jeszcze jednego chcesz pokazać? Słucham? Jeszcze jednego chcesz kilka pokazać? No ale po kolei wszystkie pokażemy. Tak kilka wyciągnęliśmy na szybko. Tych wędek jest na sklepie dużo więcej, ale też nie ma sensu, żebyśmy godzinny film robili. Seria... To też jest dragonik. Budżetowa. No zobacz, ale ta już natomiast trochę bardziej się gnie. Jest troszkę większa i też jest przez producenta opisana jako X-Fast. Tak? A faktycznie. Akcja X-Fast. A jest chyba najmniejsza. Akurat ta jest do 21 gramów. Ogólnie ja bym powiedział, że to jest bardzo uniwersalna seria kijków. Poradzi sobie z opadem i też można śmiało woblerkami nimi łowić ryby. Nie będą się od tego odbijały. Tu akurat mamy model 2,45, 4,21. Dobrze powiedziałeś, poradzi sobie z opadem. Poradzi sobie. Bez jakiejś tam finezji. O, tego kijka nie miałem dawno w ręku. A wyciągnąłem go tak, wiesz, za winkla, żeby cię troszkę zaskoczyć. Zaraz powiemy, co to za model. Jak on przygina, jak on ćwiczy, jak on od razu pracuje. Łydkie, jak on pracuje. Łydkie i pośladki. Też miękki szczyt, twardy dół, mocny. Kurczaki. Jakbyś, Adasiu, nam powiedział, co to jest za model, bo to też jest jeszcze tak nie do końca poznany. Konflikt, przez pen, konflikt i tu masz dane. A nie ma na blanku żadnego opisu? Jest tutaj. Jest. To są wędki od twojej pena. Strony. Pen konflikt 2,28 do 21 gramów. Oni nie podają dolnego ciężaru wyrzutowego, tylko tą górną granicę 21 gramów, ale też jest kilka... O, to jest ten... Zagraj. Nie, na tej się nie gra. Zagraj, Adaś. Nie. No proszę cię. Nie, będę tak grał. Chwaliłeś, że co? Robiłeś flety za młodego z brzozy, tak? Z brzozy? Dobrze, że flety, a nie... Czy z wierzby? Z czego to było? Adaś, no powie. Ja to robiłem z brzozy, flety, czy z ale w Radzanowie to się robi ogólnie w tamburyny. No. Nie, o, widzisz, lepiej od Westina. Chyba taki wyższa tonacja. Powiem ci, merytorycznie rozmawiałem, na którym kiju da się grać. Słuchaj, taka merytoryka ogólnie jest nudna. Merytoryka na poważnie jest śmiertelnie nudna. O, mamy spajka. Spajka jigging. X-Fasta opisanego od 12 do 28 gramów. Ale jest na pewno. O, właśnie o to chodziło. I tutaj dużo zapasu. To jest Spike X, tak? Jakbyś mi go, Adaś, pokazał. To tak. Mhm. Też fajne wędeczki, jest kilka modeli do wyboru. Fajnie one się mienią kolorami, bo one w zależności jak na nie patrzysz, taki mają bonusik, że jak kameleon troszkę opalizują, zmieniają tutaj kolor. On jest też opisany jako X-Fast 2,44, 12, 28. Widziałeś, jak ma wyprofilowaną rękojeść, że trzymasz pance na blanku? Pokaż. Zauważyłeś w ogóle? Aha. A widzisz. Widzisz, jakie wcięcia? Nikt na to nie zwraca uwagi. A dużo może nam to pomóc przy czuciu, przy nęty. Czasami w niektórych modelach dosłownie czuć, jak woda obmywa plecionkę, takie szuranie, jak opadnie, nagle gaśnie wszystko. Albo jest strzał. Co ty tam wymyśliłeś? Ojej, to jest X-Fast? To znaczy Fast? A zobacz, jak jest opisane. Jest tak miękki. Poczekaj. Wziąłem dajmy Excelera. Jigger do 25, 2,40. No nie wiem, czy jest opisany X-Fast. Proszę. Ale dobra, przygnij. Ale jest taki miękki. To może za miękki. Zobacz, ale wziąłeś. Nie, no to teraz... To z Fastem za dużo nie ma wspólnego. To nie będzie Fast. To weźmiemy go... Nie, Fast jest tylko od rękojeści dotąd. Później już nie. Dobra. I co, wszystkie pokazaliśmy tak z grubsza? Wszystkie. Dobra. Statysta mówi okej. Mamy nadzieję, że udało nam się troszeczkę temat rozjaśnić. Jak będziecie mieli swoje uwagi albo pytania, to jak zawsze zapraszamy do sekcji komentarzy. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, zostawcie łapkę dla zasięgu. Te wędeczki, które pokazywaliśmy Wam w materiale, oczywiście pod spodem podlinkujemy. A jak będziecie mieli jakieś pytania, możecie właśnie albo napisać w komentarzu, albo stacjonarnie przyjść do nas do sklepu. Zawsze chętnie Wam pomożemy. Trzymajcie się, piąteczka.